Wraca sprawa finansowania komunikacji publicznej w metropolii. Przypomnijmy, w czerwcu prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nie zdecydowali o podziale pomiędzy swoje gminy kosztów finansowania tramwajów, autobusów i trolejbusów. Podczas dzisiejszej sesji zgromadzenia GZM uchwała o wysokości tzw. składki zmiennej przeszła, ale gminy nie są zadowolone z tego, że muszą coraz więcej płacić na transport publiczny. Łukasz Kądziołka. Ostatnio się nie udało, ale tym razem przegłosowano uchwałę dotyczącą podziału pomiędzy gminy kosztów utrzymania komunikacji miejskiej. Stwierdzam, że zgromadzenie GZM przyjął podwójną większością głosów. Już w czerwcu były wątpliwości, że nie uda się dojść do porozumienia, ponieważ nie wszystkim gminom spodobały się wyliczenia metropolii. Z roku na rok koszty utrzymania transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii rosną. W 2021 roku było to ponad 500 milionów złotych, w 2022 ponad 700 milionów złotych. W przyszłym roku ma być to już ponad miliard złotych. Podnosząc składkę na transport metropolitalny, upieramy się i mówimy o tym, że chcemy zachować dotychczasowy poziom świadczonych usług, ale z drugiej strony musimy się zastanowić, skąd my weźmiemy na to pieniądze. No bo skąd ja mam wziąć pieniądze w Siemianowicach Śląskich? Czy ja mam podnieść opłaty dla mieszkańców? Siemianowice mają zapłacić 4 miliony złotych więcej w porównaniu do bieżącego roku, ale są gminy, których wydatki na transport dużo bardziej wpływają na budżet. Katowice zapłacą w przyszłym roku aż 232 miliony złotych. Miasto uważa, że wyliczanie stawki na podstawie przejechanych kilometrów na terenie danej gminy jest niekorzystne i chce, żeby dane były bardziej szczegółowe. Którzy mieszkańcy jeżdżą na których trasach i przez które miasta, odpowiadałby na wszystkie pytania. Taki system dałby nam przede wszystkim jasny i czytelny sygnał o tym, ilu naszych mieszkańców, w naszym przypadku mieszkańców miasta Katowice, podróżuje poszczególnymi liniami, czy to autobusowymi, czy tramwajowymi na terenie całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii i za to powinniśmy jednoznacznie zapłacić. Wszystko drożeje, więc komunikacja miejska też. Powodów jest kilka. Zmian na cen energii elektrycznej i paliwa, jak również wzrost minimalnego wynagrodzenia, inflacja, bo to są główne czynniki, które wpływają na koszt transportu publicznego. I w zeszłym roku w zasadzie musieliśmy w ciągu roku dołożyć kilkadziesiąt milionów, żeby zapewnić finansowanie w PKM-ach, ponieważ stały przed obliczem niewypłacalności. Sosnowiec ostatnio się wstrzymał od głosu, a dzisiaj był za, ponieważ po negocjacjach koszty miasta ograniczono o kilka milionów złotych. Wyborcze ceny paliw, które spadły, no też będą powodowały, że zapewne ten transport troszkę stanieje. Ceny energii elektrycznej, które wierzymy, że jednak będą się stabilizowały. Także ta składka jest troszeczkę niższa niż parę miesięcy temu i też rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, że ona oczywiście na bieżąco będzie korygowana. Pytanie tylko, czy będzie korygować na korzyść, czy niekorzyść gmin, bo tendencja jest rosnąca.